Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. Do góra. I dziś zaczniemy sobie już tą ciemniejszą stronę Shadowa, czyli oczywiście slightly dark. Jakby nie było, to mamy tu wszystkie zakończenia aż do aż do neutralnego. Czy tego gorszego neutralnego. No i teraz zacznijmy złą historię, no to będziecie mieli opening i potem się znowu usłyszymy. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Who are you, and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. No, więc jesteśmy po cutscence. Oczywiście przypominam, że tych cutscene, które już były wcześniej, we wcześniejszych sezonach, nie tłumaczę znowu, żeby ktoś się nie problem. Pixel, nie tłumaczysz. I tak zawsze o tym będę mówił, bo po prostu wolę, żebyście, żeby nikt później, wiecie, nie miał bądź pretensji, bo są takie osoby, które na przykład nie oglądały żadnych sezonów i będą się pruć, bo nie mówiłem, czy coś, albo po raz pierwszy są na kanale, nie wiedzą, że ja tłumaczę Soniki, to mówię, ci, co są nowi i tak dalej, ja tłumaczę ogólnie Soniki, tylko po prostu te cutscenki, które już się pojawiły w poprzednich sezonach, nie tłumaczę. I oczywiście sezony, to mówię o poprzednich drogach w Shadowle. Więc to jest droga... to jest droga zła, czyli no, musimy po prostu zabić wszystkich ludzi, znaczy zabić, no. Technicznie rzecz biorąc nie zabijamy ich, tylko przewracamy, co jest śmieszne bardzo, ale pokażę wam coś. Nie to. I... kurde. Ja... Dobra, patrzcie. Patrzcie, no niby musimy zebrać ten szmaragd, żeby... Bounce pad nam się odblokował, ale... Możemy zrobić tak, po prostu. Nie jesteśmy na górze, ale... Bo to jest... historia i w ogóle to muszę zebrać. Nie ma to żadnego w związku z tym, co się będzie działo w cutscence. Jakby na przykład, bodajże w neutral widzimy oba szmaragdy, chyba tak. W cutscence na przykład neutral nie grałoby to roli, czy byśmy zebrali ten szmaragd, czy nie. Zawsze będziemy mieli ten szmaragd. No, więc to jest... Po prostu tak tylko mówię, żeby
Właśnie już powiedział, o, ciekawe, co można z tym zrobić, czy to jest ważne dla historii. No właśnie nie, no bo... No bo wiadomo, że no, widać, że to nie jest, Misklik. Kliknąłem przez przypadek homing attack. No cóż, no, no zdarza się. No, nawet najlepszym się zdarza misklik czasami. Dobra. Wiecie, może być trochę wolny to West opowieść, bo bądź co bądź ja najbardziej... Kosmici jeszcze jakoś okej, okay, Black Aliens i tak dalej, ale ludzie, z ludźmi mam największy problem. Ich czasami znalezienie. Oni są czasami no... nie do znalezienia. Jak tylko mówię po prostu. Chaos Blast! Chaos Blast! Gdzieś ten grafik to robi dużo lepiej. Cóż, no nie jest to profesjonalista. Co ja pracuję? Dobra. Jakby ktoś się pytał, że te roboty GUN też się liczą do... do liczby. Jeżeli wskazuje to ludzi, to roboty też się liczą. I mówię to tylko dlatego, że jakby ktoś nie zauważył oczywiście. Są też takie przypadki, że po prostu ktoś nie patrzy na ten licznik i się zastanawia później. Użyję broni, którą odblokowaliśmy niedawno, czyli tą broń. Nie pamiętam jak się ona nazywa. Cuckoo Cannon albo... albo Sucker, coś w tym stylu. Pamiętam. W każdym razie to jest nawiązanie do takiej jednej gry Segi, która miała podobny los co Nights Into Dreams, czyli została wydana tylko jedna część i tyle, a później tylko porty tej jednej części, czyli Billy Hatcher. Fajna gra nawet, ale nie sądzę, żebym nagrał ją kiedykolwiek, co będzie troszeczkę trudna. Jak już wspomniałem wcześniej, w Westopolis, nie pamiętam jak w innych poziomach, jeszcze żeby powiedziawszy, nie mnie to interesuje, czy w innych poziomach, po prostu zauważyłem to kiedyś w Westopolis i tak mi się zapamiętało, że tu jest o jednego człowieka za dużo. W sensie nie za dużo, tylko po prostu... Aha, i pewnie zauważyliście, że to jest w cholerę długie, wielkie. Otóż, jeżeli zapełnimy to, tą broń, to po prostu dostajemy życia dużo. Zademonstruję to teraz. Teraz. O, isk. Zgliczowałem grę. Lel. Nie wiedziałem, że tak się da w ogóle. Że będzie zero amunicji, ale będę zatrzymał. Ciekawe, ciekawe. Chyba musiałem to złapać w locie. Albo coś w tym stylu. Dobra, no Westopolis... jaki... A! No nawet zginąłem i... A, nadal, no po prostu, no to... To jest skill, ludzie. Ale wolno przeszedłem. Black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now, and if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy.
You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. Attention! Emergency broadcast to all mobile units. Headquarters to all mobile units. All points bulletin. Be on the lookout for Shadow, the Black Hedgehog. Wanted in connection with the terrorist attacks. Last seen in the vicinity of downtown Westopolis. Orders are, capture him. Dead or alive. Out of my way. Coming through. Stop! Don't move, or we'll shoot! Stupid humans. Very impressive, Shadow. Who are you? You don't remember anything, do you? But you will in time. But now, there's no time to waste here. Go and access the United Federation's mainframe. Understand? Got it. No dobra. Więc coś tu się jakaś drama odbywa. Znowu. I Digital Circuit, mój ulubiony poziom. Jeden z moich ulubionych poziomów w sumie w całej serii. Ma niesamowitą muzykę, ma epickie wizualnie. Jest po prostu zarąbisty. I a propos ciekawostki do tego poziomu, są właściwie trzy wersje muzyki tego poziomu. Jest ta wersja. Jest wersja zremiksowana na potrzeby hard moda. Znaczy expert moda tutaj. Możliwe w sumie, że kiedyś przejdę tego expert moda na odcinku. Znaczy na odcinku, no po prostu zrobię osobny film z tego. Jest też wersja prototypowa, znaczy prototypowa wersja beta tej muzyki, która została wydana w soundtracku Shadowa. Taka też ciekawostka, więc jest fajnie. W sumie chciałbym kiedyś, żeby ktoś znalazł prototyp Shadowa, żeby to było, wiecie, no, żebym mógł to usłyszeć dosłownie później, bo pewnie sądzę, że no, jest bardzo łatwo zrobić taki hack z podmianą muzyki, a już w szczególności w grach Sonica. Damn it. W grach Sonica to jest bardzo łatwe, podmiana muzyki i tak dalej. Ale bądź co bądź, chciałbym tak, wiecie, legitnie zagrać z właśnie muzyką oryginalną. No więc cały myk polega na tym, że jesteśmy w sieci praktycznie. No w Jesteśmy praktycznie w internecie, w sieci, która łączy komputer GUN bodajże. Jakiś główny komputer GUN i mamy po prostu odzyskać pewne informacje. W tym wypadku, jeśli byśmy robili poziom róż, to mielibyśmy odzyskać maragd bodajże. A jeśli byśmy grali... Nasza obecna misja to jest po prostu... zniszczenie tego komputera. Zniszczenie jądra komputera. Natomiast róż polega na tym, że musimy zdobyć Smaragd Chaosu. Takie tam rzeczy. W sumie jestem ciekaw, jak róż się tu dostała. Ale no dobra, no nie będę pytał, no. Kto nie pyta, dłużej żyje. To jest na serio świetny poziom, jeden z moich ulubionych. Nie jestem w sumie jedyny. Ten, kto chociaż raz przeszedł całego Shadowa, znaczy nie całego w sensie 100%, a całego w sensie no... finałowy boss i tak dalej, to jestem prawie pewien, że każdy powie, że najlepszy poziom to Digital Circuit. Jeśli chodzi o muzykę i design. To jest według mnie drugi po Lava Shelter taki najbardziej pamiętny poziom.
That's new. I lamie, bo jestem lamą. I co tu robi róż? Przecież to nie jest jej. Ej, nie... Aha, nie wyświetlisz. Ale my robimy oczywiście złą misję, bo tak nam nakazuje ścieżka. I podobają mi się bardzo te lampy, one po prostu są świetnie zrobione. Niektóre działają tak, że po prostu wystarczy, że wejdziemy w promień i nas wciąga, że tak to powiem. A inne działają tak, że musimy zniszczyć przeciwnika, który jest tak jakby na warcie, tak to mogę powiedzieć, chyba pilnuje po prostu i jak go zniszczymy, to ta lampa dopiero nas wciągnie, bo wie, że o kurde, nie ma go na służbie, co się tam dzieje, coś w tym stylu. Ja to tak sobie tłumaczę. I ogólnie mamy tą elektryczną tarczę, jak z Sonic 3 and Knuckles. And Knuckles. Co powinienem wziąć w sumie? To się przyda. Ogólnie to jest taka chyba... Czy SA1 miało? Chyba... SA1 chyba nie miało elektrycznej. SA2... Chyba też, nie wiem, to chyba pierwszą grą, jaką miał elektryczną tarczę, to jest Shadow po Sonic 3 and Knuckles. Znaczy jeszcze jest oczywiście Sonic 3D Blast, ale nie wiem, czy tam jest dokładnie elektryczna tarcza, czy tam są po prostu tarcze, które... O, możesz sobie chodzić po jakiejś powierzchni, jest spoko. Dobra, więc jak mówiłem, no... To jest właśnie jeden z tych najgorszych momentów, że... No właśnie. Że tu kamera z jakiegoś powodu się sama nie ustawia. Po prostu... Musimy to sami zrobić, bo inaczej no... się nie aktywuje odpowiednia kamera i... są bardzo małe szanse, że wylądujemy. Siup. Smyk. Kurde. Myślałem, że zdążę. Ale ogólnie, no, po prostu muzyka tego poziomu jest świetna. Nam się tak podoba, że hej. Damn it! No, ale to już nie tyle, no to taki krótki segment jest tylko, dzielący tamtą, a tą misję. Co mi się bardzo podoba, że... nie możemy się zastanowić. Musimy się dostać na górę i w ogóle taka ciekawostka, że technicznie rzecz biorąc nie trzeba nawet korzystać z tych bounce padów, tylko przy odpowiednim wyczuciu czasu, odpowiednim kącie spindasza można to zrobić samemu, jak na przykład tu to zrobię. Że akurat tu... Tada! Normalnie musielibyśmy się wspiąć po tych rurach. Świecących. O, właśnie tych. No i mamy szmaragd. Ranga A. No i wiedzę, że chyba jeden tylko jeszcze poziom zrobimy i koniec na ten odcinek. Tak będzie dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Ground troops have successfully pushed back the black aliens from Westopolis. We've also managed to suppress enemy forces in 5 other cities. There's also reports that the CIA's mainframe has been compromised. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the black aliens. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We
must stand united to defend our world against these invaders. Where am I? Isn't that Dr. Eggman? Maybe he can tell me about those black creatures. No dobra. Widzę, że w sumie to mało mam cutscenek póki co do tłumaczenia. Tylko dwie. No i Cryptic Castle. Jeden z tych gorszych poziomów, jeśli mam być szczery. Nie wiem. Jest spoko i w ogóle, no... Nic do niego tak naprawdę nie mam, ale... Jakoś robimy misję... Właśnie na wprost, że tak to powiem, no... To... Teraz będziemy robić praktycznie znowu neutralne misje, a na końcu będziemy zrobimy dobrą. Więc to jest... Bardzo prosto, no po prostu musimy dotrzeć do końca i tyle. Jestem już swoją drogą w zasadzie prawie przy skończeniu tej mojej łatki do Shadowa na brak świecenia się. Muszę jeszcze cutscenek dokończyć, ale technicznie rzecz biorąc... Co się ze mną dzieje? No w każdym poziomie umieram. Przez misklik. Zły dzień mam dzisiaj jakiś. No zły dzień po prostu. Ale dobra. Mam zły dzień i tutaj co mówiłem wcześniej. Pixel mówił wcześniej. No, musimy jedną z tych latarni za... oświecić je. Raczej byśmy nie przeszli, ale mówię, robimy neutralną misję. Misja tu Amy, którą widzieliście przed chwilą. Jest praktycznie tylko po to, żebyście znaleźli Cream i Cheese'a. Bo się gdzieś zgubili. Co chciałem wcześniej powiedzieć? Zapomniałem. Damn it. A, że ten mój mod. No, więc skończyłem prawie wszystkie cutscenki już i modyfikacja pewnie będzie dostępna kiedyś. tylko mówię, no jeszcze trzeba ją trochę przetestować. Zdecydowanie potrzeba ją przetestować, czy gra się na przykład w pewnym momencie nie skraszuje. Bo z takimi projektami, a już w szczególności na konsolach, jest bardzo niebezpiecznie. Znaczy na konsolach trochę jest lepiej, bo zawsze można, wiecie, save state'y zrobić i jest fajnie. Znaczy nie powinno to być żadnych problemów, bo bądź tu zmieniam tylko jedną teksturę w postaciach, ale wiecie jak to jest. Na przykład jakaś cutscenka jest wymagana ta tekstura. I no po prostu jak jej nie ma, to o, nie ma tekstury, no to już nie zagrasz, bo nie ma tekstury, bo grać się skraszuje, bo nie ma tekstury właśnie. A tekstura jest potrzebna właśnie w tej grze. No nie, ja nie komentuję tego nawet, bo ja mam dzisiaj jakiś zły dzień. Po prostu. Zły dzień. Tak się odcinek będzie nazywał. Zły dzień Pixel. W sumie to będzie nawet tematycznie. God damn it.
What the? What the hell? Myk, to fajnie wygląda. Ja nie wiem co, przepraszam, że tak dla mnie, nie wiem co ma. Tak dla mnie. Dobra. Tu jest kolejna ściana do rozwalenia. Chyba nigdy, chyba w cały czas w tym let's play nie używałem tych ataków zwykłych, więc tak, Shadow ma ataki takie o. Trochę jak w Sonic 06, jak ktoś grał. Może bardziej kojarzę niż tu. Znaczy, jeśli nie grał w tą grę, to raczej nie powinien kojarzyć, że Shadow tu ma. Znaczy, Shadow w sumie nie ma aż tak dużo, tylko po prostu wiecie, no Shadow jak robi homing attack, to parę ciosów walnie, więc to jest coś w tym stylu, tylko że tutaj można też na ziemi to zrobić. To jest nawet fajne. Czy fajnie wygląda. Jaka jest tego praktyka, to chyba poza tym poziomem, to chyba nie ma to żadnego praktycznego użytku, ale dobra. O, i tu jest kupa Chao. Czemu nie, tu też możemy zdobyć, znaczy zdobyć, znaleźć Cheeza. I to jest chyba ta droga. Jak to jest poprawna droga? Drogina cały, i tu się po prostu świetna rzecz będzie robiła. I bardzo, bardzo lubię tą sekcję poziomu. Ten poziom jest cały taki dla mnie mech, ale o właśnie, ta sekcja poziomu jest świetna. Bo wiecie, na tych grind trailach po prostu można świetne prędkości dostać. Tylko dlatego, że spamujemy kółkiem. Na serio ludzie, ja nawet nie wiem co nas tam goni. Nigdy tego nie zobaczyłem, bo cały czas spamuję tym kółkiem jak przechodzę ten poziom. Więc tada! Zrobiliśmy to. No i chyba teraz boss w sumie będzie, więc bossa, no dobra, w sumie też bossa mogę zrobić. I ranga! GG. No bossa w sumie też mogę zrobić. Nie widzę problemu żadnego. Those Chaos Emeralds. They hold the secret to my... Enough of this nonsense! The Chaos Emeralds belong to me! All of them! No one gets in my way. Those who do will be destroyed. So stand clear or I will crush you! Just as I will those black creatures. Now, dobra, więc znowu Eggbreaker. Nie różni się praktycznie tym, co widzieliśmy w Mad Matrix. Poza tym, że tu mamy od razu bronię i nie musimy być... Nie jesteśmy ograniczeni, znaczy jesteśmy troszeczkę ograniczeni, ale nie jesteśmy ograniczeni do bazuki, która jest okropna w tej grze. A po prostu do pistolecików. Są dużo lepsze i dużo szybsze. Nie muszę nimi co chwila celować. Teraz pyk. Walnij się. Bój się. Pyk. A więc nie, będziecie chyba mieli tutaj jeszcze jakąś kacinkę. W każdym razie ja się z wami żegnam, więc dzięki wam za oglądanie. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa pa. How do they know me? Who was I before this? What? Shadow, you seem troubled. You! Look.
That's right. The space colony Ark. 50 years ago. The Ark? 50 years ago? That's me. That's right. This will remind you what the humans did to you. Never forget that horrifying image. Chaos Control!